rowerem to coś wspaniałego, ale wybranie się w długą podróż jednośladem z czworonożnym przyjacielem to dopiero frajda. Dziś poznamy niezwykłego mężczyznę, który wraz ze swoim psem Diego pokonał rowerem 300 km po Wielkopolsce w szczytnym celu. Daj łapkę Diego, no cześć! Skąd pomysł na taką podróż? Z racji tego, że jesteśmy ambasadorami schroniska w Gaju dla bezdomnych psiaków i kotów, chciałem zrobić coś, co jest związane tutaj z naszym regionem, z Wielkopolską. Gdy zobaczyłem na targach w zeszłym roku tu salon rower typu cargo do przewozu dzieci i psów, postanowiłem, że objedziemy parki krajobrazowe Wielkopolski. Chciałem zwrócić uwagę na piękno krajobrazu Wielkopolski, na miejsca związane z kulturą, ze sztuką i też tak to się odbyło. Także zrobiliśmy dużo fajnych, ciekawych rzeczy, a w tym czasie też promowaliśmy adopcję bezdomnych psiaków, opowiadaliśmy o tym, chcieliśmy uczulić ludzi na problem bezdomności zwierząt. Przygotowania do tego, żeby Diego mógł jechać rowerem elektrycznym, który jest technicznie bardzo długi, czyli jadąc traci się równowagę i on musiał się przystosować do tej utraty stabilności. Musieliśmy też ten rower przystosować, czyli wyposażyć go w dodatkowe jakieś sakwy, namiot, żeby to wszystko się na tym rowerze zmieściło. Razem ważyliśmy prawie 200 kilo, więc naprawdę wyobraźcie sobie, gdyby nie wspomaganie elektryczne, to pod górkę w Żerkowie byłoby ciężko. Z tego co wiem, Diego jest już zaprawiony w bojach, bo macie przecież już za sobą podróż motocyklem po Europie. Przejechaliście 7000 kilometrów, prawda? Tak, pierwsza nasza podróż to było 7000 km, kilkanaście krajów Europy. Diego właściwie jako taki szczeniak roczny wychowywał się na placach Mediolanu, Rzymu, Florencji. Zawsze to mówię, gdyż tam były tysiące ludzi, a on tam jakby oswajał się z tym wszystkim. Skonstruowałem kosz do przewozu psa, bagażnik do przewozu dużego psa na motocyklu. I Diego jako pierwszy pies, można powiedzieć, przejechał taką trasę po Europie. Diego na motocyklu jest wyposażony w specjalne gogle, ma też specjalne nauszniki, także i oczy, i uszy ma zabezpieczone. Czy są już plany na kolejną wyprawę? Tak, za kilka dni ruszamy w podróż po Europie. Będzie to nietypowa podróż, gdyż do tej pory jeździliśmy z Diego sami, a tym razem będzie to tour Diego and Family, czyli Diego zabiera swoją rodzinę na wakacje. Będzie to tak wyglądało, że my jedziemy oczywiście motocyklem, jak zawsze, z Diego, natomiast moja rodzina pojedzie za nami kamperem. No to my życzymy powodzenia i trzymamy kciuki. Dziękujemy serdecznie.